Deszczowa aura nie przestraszyła przedszkolaków, którzy tłumnie przybyli po klucz do bram miasta. Pogoda nie straszna również pracą przy modernizacji Parku Powstańców Warszawy. Na zakończenie nieoficjalne przecieki dotyczące rekrutacji na Akademię Pomorską w Słupsku. Oglądasz serwis informacyjny 10 Minut TV. Zapraszamy! Blisko 200 przedszkolaków odebrało od władz Słupska klucze do miasta. Ruszyły przedszkolne juwenalia, czyli Dzień Wszystkich Przedszkolaków. To nowe święto, które rok temu ustanowił Sejm. Święto rozpoczęło się uroczystym przekazaniem kluczy do miasta. Dzieci ze wszystkich przedszkoli spotkały się w parku Jerzego Waldorfa. Tam wspólnie mimo kiepskiej aury bawiły się, śpiewały i tańczyły. Słupskie przedszkola przygotowały wiele atrakcji, m.in. otwarcia wystaw i spotkania przy czytaniu bajek. Nowe alejki i ścieżki dla rowerzystów oraz miejsce pod fontannę. Trwają prace nad rewitalizacją Parku Powstańców Warszawskich. Rewitalizacja to pomysł mieszkańców, który w ubiegłym roku został zgłoszony do budżetu obywatelskiego. Projekt uzyskał odpowiednią liczbę głosów, aby otrzymać dotację. Robotnicy zerwali już starą nawierzchnię przy alejkach. Ich miejsce zajęła nowa kostka. Oprócz chodników powstaną także ścieżki rowerowe oraz miejsce pod fontannę. Wodotrysk w przyszłości ma stanąć w samym sercu parku, gdzie przed laty stała fontanna. Pomysłodawcy rewitalizacji, czyli m.in. członkowie Stowarzyszenia Inspiracje, chcą także w tym roku uzyskać dotację z budżetu obywatelskiego na dokończenie prac. Wówczas ma także powstać fontanna. Prace przy pierwszym etapie rewitalizacji mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Ich koszt wynosi 300 tysięcy złotych. Nowi studenci nie spieszyli się z decyzją o podjęciu nauki w Akademii Pomorskiej. Czekali z tym do ostatniej chwili. Jednak wynik tegorocznej rekrutacji jest słabszy niż w roku poprzednim. Nabór już się zakończył. W ostatnim tygodniu dokumenty złożyła blisko 1/8 wszystkich nowych żaków. To nieco ponad 100 osób. Rekrutacja w Akademii Pomorskiej w Słupsku zakończyła się, ale jej szczegółowe wyniki poznamy dopiero w przyszłym tygodniu. Władze uczelni nie chcą nawet zdradzić, jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem. Wiadomo już, że wyniki naboru są nieco słabsze niż przed rokiem. W ubiegłym roku naukę w murach słupskiej uczelni rozpoczęło 1125 nowych studentów.